Nastolatka pochodząca z Wielkiej Brytanii po kłótni z matką postanowiła przenieść się do kuzynki. Szesnastolatka wkrótce po przeprowadzce zaginęła. Szukano jej wszędzie. Niestety przerażająca prawda wyszła na jaw już po 2 tygodniach od zaginięcia. Nikt nie może pogodzić się z tą tragedią. Nastolatka Louise Smith zaginęła w dzień zwycięstwa. Od dnia zgłoszenia poszukiwano wszelkie miejsca, gdzie mogła być widziana. Funkcjonariusze robili, co w ich mocy, by odnaleźć 16-latkę. Niestety już po 2 tygodniach przerażająca prawda wyszła na jaw. Nastolatka nie żyje. Policja odnalazła jej ciało. Policja z Wielkiej Brytanii potwierdziła, że ciało odnalezione w czwartek w mieście Havant należy do 16-letniej Louise Smith. Nastolatka pochodziła z Lake Park i od początku miesiąca uważana była za zaginioną. Rodzice potwierdzili, że ciało należy do ich córki. Policja z Hampshire prowadzi postępowanie w sprawie jej śmierci. Już na początku dochodzenia na jaw wyszły przerażające informacje. Przesłuchany został m.in. Mandy Ferdinando, który znał się z Louise od dziecka. Przekazał, że jego koleżanka była cudowną dziewczyną o pięknym sercu. Chłopak nie może zrozumieć, jak doszło do jej śmierci. Nastolatka została zamordowana? Zatrzymano podejrzanych. Lokalna społeczność także nie może pogodzić się z tym, co się stało z 16-latką. Wszyscy próbują dowiedzieć się, co mogło się wydarzyć, że doszło do takiej tragedii. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, Louise ostatni raz była widziana w okolicach Lake Park w południe 8 maja. Dzisiaj grzeje, 1, 2. W sprawie zabójstwa młodej dziewczyny zatrzymani zostali Shane Antcia i Mais. Po przeszukaniu ich mieszkania okazało się, że mogli porwać nastolatkę, by zażądać okupu. Para przesłuchiwana jest przez policję i traktowana, jako osoby, które mogły dopuścić się morderstwa Louise. Sprawa wciąż badana jest przez policję. Mirror.